Ale mamy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, a szczególnie w jego inwestycyjnym załączniku inwestycji, która od długiego czasu, tak naprawdę od kilku lat, wzbudza emocje. Również po stronie społecznej jest duża konsekwencja w stawianiu swoich argumentów, że tak powiem, nie będę tego rozwijał. Dlatego absolutnie w drodze wyjątku, tak jak powiedziałem wcześniej, w sprawie tej inwestycji, czyli instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, która jest zapisana w załączniku inwestycyjnym, będą dwa głosy. W imieniu Chrześcijańskiej Wspólnoty Samorządowej głos zabierze pani Marianna Hołbowska. Bardzo proszę panią i bardzo proszę bardziej w tonie nie dyskusji, tylko stanowiska, ponieważ my już wiemy, te argumenty padały wielokrotnie, ale stanowiska w sprawie tej inwestycji. Bardzo proszę. Limit 5 minut wystąpienia. Pan prezydent Grzybowicz, to jest godzina 5 minut. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marianna Hołbowska i reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Święta Warmia, Stowarzyszenie Chrześcijańska Wspólnota Samorządowa oraz wszystkie inne organizacje pozarządowe i mieszkańców indywidualnych, które wspierają nasze stanowisko. Witam serdecznie Pana Marszałka, Pana Przewodniczącego, Pana Posła, wszystkich Radnych, Pana Prezydenta Miasta Olsztyna. Zwracam się szczególnie do Państwa Radnych, którzy za chwilę będziecie głosowali nad przyjęciem bardzo ważnego dokumentu. Moi przedmówcy stwierdzili przed chwilą, że zapisano w nim 630 milionów złotych do pozyskania ze środków unijnych, z czego ponad połowę, czyli 320 milionów, ma być przeznaczone na budowę spalarni odpadów w Olsztynie. Proszę Państwa, zwracam się do Państwa Radnych o wysłuchanie z uwagą mojej refleksji i zastanowienie się nad tym, czy chcecie Państwo przyjąć taki plan w takiej formie, w jakiej jest on zapisany, ponieważ strona społeczna, którą reprezentuję, wielokrotnie od wielu lat występowała przeciwko budowie spalarni odpadów w Olsztynie i składała wnioski zarówno do prezydenta miasta Olsztyna, jak również do pana marszałka Brzezina o wykreślenie tego zapisu budowy spalarni odpadów z planu inwestycyjnego będącego załącznikiem do WPGO na lata 2016-2022. Proszę Państwa, od 6 ponad lat spółka komunalna MPEC, spółka ciepłownicza, zajmuje się projektem, który nie ma nic wspólnego z ciepłem, z dostarczaniem, z produkcją i dystrybucją ciepła dla mieszkańców Olsztyna, tylko z zagospodarowaniem śmieci. Projekt ten ulegał wielokrotnie transformacji. Spółka komunalna, która jest własnością publiczną, należy do mieszkańców Olsztyna. To gmina jest właścicielem w 100% tej spółki. Spółka komunalna ciepłownicza MPEC zajmuje się gospodarką odpadami. Od 6 lat spółka wydaje publiczne pieniądze na uzasadnienie powstania w Olsztynie olbrzymiej inwestycji polegającej na spalaniu paliwa odpadowego, paliwa ze śmieci. Prezes spółki komunalnej, pan Konrad Nowak, zapewniał, że spółka MPEC, jeszcze raz podkreślam, jest to spółka ciepłownicza, nie posiada środków na budowę tej inwestycji. W 2012 roku pan prezydent Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, zapewniał, że miasto Olsztyn nie posiada takich środków. Wręcz przeciwnie, informował wówczas mieszkańców Olsztyna, że to partner prywatny, który założy ze spółką MPEC spółkę celową, zapewni te środki. Okazuje się, że tych środków nie ma. W 2016 roku mieszkańcy Olsztyna dowiadują się, że tych środków nie ma i że spółka komunalna MPEC prowadzi projekt, nad którym nie panuje i do realizacji tego projektu potrzebne są pieniądze unijne. Dlatego właśnie istnieje ten zapis w planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego. Strona społeczna uważa, że środki unijne, które są do wykorzystania w województwie, powinny zostać wykorzystane, ale nie w formie budowy spalarni odpadów śmieci w Olsztynie.
Uważamy, że projekt ten prowadzony jest od wielu lat w sposób absolutnie nietransparentny. Mieszkańcy Olsztyna nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat. Wielokrotnie zwracaliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Nie została ona udostępniona mimo wyroku Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Informacja jest manipulowana, utajniana, dostęp do niej jest utrudniany. Pan prezydent Olsztyna, pan prezes Konrad Nowak ignorują apele strony społecznej i sugestie strony społecznej. Pretekstem do realizacji tej inwestycji przez spółkę komunalną MPEC posłużyły zapisy w 2011 roku dotyczące zmian w uchwale dotyczącej gospodarowania odpadami. I od tej pory w 2012 roku spółka ciepłownicza MPEC nawiązała współpracę ze spółką ZGOP, która to spółka ZGOP zniewoliła 37 gmin regionu centralnego naszego województwa. W 2012 roku podpisano z 37 gminami umowę wykonawczą, podpisaną wyłącznie przez wójtów i burmistrzów, bez kontrasygnat skarbników. Ja bardzo chciałabym zwrócić również Państwa uwagę na ten fakt. Jest to umowa wiążąca te gminy na 22 lata. I tłumaczono nam, mieszkańcom Olsztyna, że właśnie ta umowa wykonawcza 37 gmin z regionu centralnego, obejmująca swoim obszarem ponad 500 milionów osób, to będzie właśnie, przepraszam, 500 tysięcy osób, to będzie właśnie tak zwane domknięcie systemu, czyli spalanie odpadów, które nie nadają się już ni do rekultywacji, ni do powtórnego użycia. Tymczasem w 2016 roku okazuje się, że tego paliwa śmieciowego będzie niewystarczająca ilość i pan prezes Konrad Nowak, prezes spółki komunalnej MPEC, podpisał również umowy z czterema innymi instalacjami produkującymi RDF w siedliskach w Spytkowie, w Rudnie i w Elblągu. To znaczy, że ponad 1 400 000 mieszkańców województwa olsztyńskiego będzie wprzęgnięte w spółkę, której udziałowcem będzie spółka ciepłownicza MPEC, tylko i wyłącznie jedyna spółka, a 1 400 000 mieszkańców naszego województwa będzie wprzęgnięte w ten pomysł na 30 lat. Państwo reprezentujecie swoje gminy, 1 400 000 mieszkańców, to jest 116 gmin województwa olsztyńskiego. I wszyscy ci mieszkańcy zostaną wprzęgnięci w jeden projekt. Udziałowcami mającej powstać spalarni ma być spółka MPEC oraz partner prywatny. Te środki unijne, które zostały wpisane w plan gospodarki... że siódma minuta pani wystąpienia biegnie, także bardzo proszę przechodzić do punktu. Bardzo proszę. Owszem, te środki unijne, które zostały wpisane w wojewódzki plan gospodarki odpadami, pójdą do partnera prywatnego, do inwestora prywatnego, który przez 30 lat będzie ciągnął zyski ze swojej inwestycji, a wszyscy mieszkańcy naszego województwa będą się składać na zyski partnera prywatnego, który utajni umowy handlowe i nie udostępni ich tak, jak do tej pory nie udostępniał jakichkolwiek umów ani spółka MPEC, ani pan prezydent Olsztyna, zasłaniając się tajemnicą handlową. Także na zakończenie, ponieważ pan przewodniczący prosi o konkluzję, apeluję do państwa radnych wojewódzkich i pytam, w czyim interesie państwo będziecie głosowali? Czy w interesie swoich wyborców, 1 400 000 mieszkańców Warmii i Mazur, czy w interesie prywatnego inwestora, któremu podacie na tacy 320 milionów środków unijnych? Bardzo proszę zastanowić się, czy państwo macie jasny ogląd tej sytuacji. Czy to jest zrównoważony rozwój województwa warmińsko-mazurskiego, budowa spalarni, która będzie służyć tylko i wyłącznie prywatnemu inwestorowi, a nie ponad milionowi mieszkańców naszego województwa. Bardzo proszę o pogłębioną refleksję i nie przyjmowanie tej uchwały w sposób pochopny, ponieważ wyborcy państwa rozliczą prędzej czy później. Ponieważ, tak jak stwierdzili moi rozmówcy, jest to akt prawa miejscowego, który również, na który można będzie pracować na etapach późniejszych.
Bardzo zatem proszę o zastanowienie się i nie podejmowanie pochopnie decyzji, która zaważy na budżetach każdego indywidualnego człowieka, który mieszka w tym województwie przez 30 kolejnych lat. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, prezydent miasta Olsztyna, pan Piotr. Kurka z fraternu. Komu pan chce nas sprzedać? Piczykom czy Koreańczykom? Ja mam gorącą prośbę. Nikt nie przeszkadzał, kiedy przemawiała pani Marianna Kołbowska. Wysłuchajmy argumentów. Nie sprzedaj nas, broń nas. Tak. Wysłuchajmy argumentów pana prezydenta. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo radni, panie pośle, szanowni państwo. Projekt, który przygotowujemy, rzeczywiście ma swoją określoną historię, bo przecież to nie kto inny, a spółka dzisiaj produkująca, nasza MPEC Ciepło, która dostarczała ciepło i dostarcza w ilości 50% zapotrzebowania, kupuje te drugie 50% od firmy prywatnej, która w roku 2010-2011 zakomunikowała i pisemnie, i na spotkaniach z mieszkańcami, że tego ciepła od roku 2015 nie będzie więcej dostarczać. Oczywiście dzisiaj mamy rok 2016, co wcale nie oznacza, że nie podjęliśmy w tym czasie odpowiednich działań, ażeby wykorzystać ten czas na przygotowanie naszego projektu. Porozumienie z gminami w sprawie zgopu, bo o tym była również mowa, podpisaliśmy w roku 2009 i od tego czasu rozpoczęliśmy realizację projektu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i z tym innych związanych działań dla wszystkich naszych członków związku praktycznie należącego do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. O programie na ten temat nie będę mówił. W momencie, gdy doszło do oceny tego projektu, gdy okazało się, że produkowane paliwo alternatywne, tak samo jak u nas i również oczywiście w innych RIPOK-ach, które wówczas już funkcjonowały, a które wiadomo w ramach obecnie procedowanej procedury planu, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zlokalizowane są na terenie naszego województwa, okazało się, że paliwo alternatywne będzie musiało być przetworzone termicznie, tak jak powiedział pan dyrektor, z tego będzie konieczny odzysk energii. Energii cieplnej i również energii elektrycznej. My początkowo planowaliśmy, że nasz zakład będzie zasilany węglem i będzie zasilany gazem. Jednak okazało się, że to na wniosek między innymi i pracowników MPEC-u i również rad osiedli naszych olsztyńskich i również potrzeb spółki musieliśmy zmienić koncepcję związaną z funkcjonowaniem naszego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ażeby domknąć system związany z zagospodarowaniem tego paliwa alternatywnego. Bo dzisiaj tego paliwa produkowane jest w kraju około 3,5 miliona ton, natomiast cementownie, które są oddalone co najmniej o 300 km od Olsztyna, które mogłyby przyjąć, są w stanie przyjąć około miliona, być może w perspektywie 1,5 miliona tony rocznie. Dlatego też w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami został zawarty jednoznaczny zapis, że dla dalszego rozwiązywania problemów, które będą dotyczyły szeroko rozumianej gospodarki odpadami, będzie konieczność budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Komisja Europejska, otrzymawszy nasz projekt, gdzie wskazywaliśmy, że będziemy chcieli to zagospodarować w cementowniach, powiedziała, to nie, to jest niewystarczające. Dlatego też odbyliśmy bardzo wiele spotkań z naszymi mieszkańcami. Jak powiedziałem, również pracownicy MPEC-u w tej sprawie zawarli swoje stanowisko, gdzie wówczas to my, jako strona samorządowa, wnioskowaliśmy do MPEC-u o to, ażeby zmienić technologię z węgla i gazu i przejść na technologię związaną z wykorzystaniem termicznym odpadów komunalnych produkowanych w Olsztynie i województwie na produkcję energii elektrycznej. I takie działanie zostało podjęte przez MPEC.
Oczywiście tu są mówione pewne rzeczy, które są nieprawdą, bo po pierwsze projekt ma być finansowany z trzech źródeł. Pierwsze to są, oczywiście będzie założona tak zwana spółka celowa, która będzie miała zrealizować ten projekt. W spółce celowej będzie nasze przedsiębiorstwo MBEC z 40% około udziałów, a więc wniesionym majątkiem spółki plus działką, która znajduje się przy ulicy Lubelskiej, na której ta inwestycja ma być zrealizowana. 40% ma być wniesione do około 42 przez Polski Fundusz Rozwoju, tak zwane inwestycje, Fundusz Inwestycji Samorządowych. Myśmy podpisali w roku 2014 porozumienie z ówczesnym prezesem PFR-u, który zobowiązał się do tego, że wesprze nasze działania. I również doskonale wiemy, że w programie odpowiedzialnego rozwoju, który pan premier Morawiecki przedstawił dla nas, jako dla mieszkańców, znajduje się wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i jednocześnie wsparcie Polskiego Funduszu Rozwoju na rzecz organizacji samorządowych. Dzisiaj jesteśmy po wielu rozmowach, zarówno w Ministerstwie Rozwoju, zarówno w Polskim Funduszu Rozwoju, jak i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, i nie zetknęliśmy się z żadną opinią, która byłaby krytyczna. Wprost przeciwnie. Mówi się, jest to najlepiej przygotowany projekt po prostu w Polsce. Tak daleko zaawansowanego projektu nigdzie żaden samorząd nie przedstawił. Dzisiaj Polski Fundusz Rozwoju oczekuje na przyjęcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, ażebyśmy mogli podpisać my jako partner, to znaczy nasz MBEC, stosowną umowę o wsparciu finansowym, o wejściu PFR-u do tej spółki. W tej sytuacji nie jest to żadna prywatyzacja. Państwo otrzymaliście ode mnie również list, który pozwoliłem sobie do Państwa wystosować i dziękuję, żebyście uprzejmie przyjąć, gdzie pokazujemy, że partner prywatny będzie miał 20% udziałów, że rolą partnera prywatnego po zidentyfikowaniu wszystkich ryzyk i określeniu zadań i obowiązków będzie przede wszystkim zapewnienie kapitału finansowego, oczywiście na realizację samej ciepłowni, w części, która będzie jego dotyczyła, będzie zaprojektowanie tej instalacji, a jednocześnie dalsza eksploatacja przez okres 25-30 lat. Były tu mowa i pani również przewodnicząca podnosiła, my nie wnioskujemy o żadne 320 tysięcy, my wnioskujemy o 180 milionów. Do końca tego roku, a więc kilka dni, mamy możliwość złożenia wniosku i ten nasz wniosek o dofinansowanie zostanie złożony. Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił pani skargę wobec MBEC-u dotyczącą nieudostępnienia materiału, bo te materiały oczywiście dzisiaj stanowią przedmiot tak zwanej tajemnicy handlowej. Mówi pani o niewystarczającej ilości odpadów. Przecież pan dyrektor pokazywał 127 tysięcy ton odpadów przy 60% odzysku w roku 2028 w województwie naszym będzie, które będą musiały być przerobione termicznie. A chciałbym dodać również, państwo zapewne wiecie, że od 1 stycznia tego roku, roku 2016, każdy odpad, który ma powyżej 6 megajouli na kilogram, musi być przetworzony termicznie. On nie może być składowany. A więc ta instalacja wychodzi naprzeciw po prostu problemem, z którymi się już niebawem bardzo mocno zetkniemy. Poza tym chciałbym dodać, nie wiem, czy państwo śledzicie, co dzieje się dzisiaj z polskim i z naszym węglem i w ogóle z całą energetyką węglową. No, już za kilka lat po prostu produkcja energii z węgla będzie najdroższą produkcją w naszym kraju, również droższą niż z gazu, nie mówiąc oczywiście o instalacjach tego typu, które proponujemy. A więc przyjęcie tego dokumentu, o który bardzo proszę, pozwoli nam na złożenie skuteczne wniosku do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Liczymy na to, że uzyskaniu wsparcia finansowego poprzez środki unijne, a jednocześnie dzięki temu obniżenie przyszłych kosztów związanych z produkcją ciepła. Więc no, na koniec, panie przewodniczący, chciałbym jeszcze raz gorąco i serdecznie podziękować za możliwość wystąpienia. Jesteśmy bardzo dobrze, świetnie przygotowani do tego, ażeby ten projekt
realizować. Pozwoli to na pełne dostawy ciepła dla naszych mieszkańców. Po roku 2022 również będą musiały być zmodernizowane praktycznie wszystkie ciepłownie i również nasz MPEC. I środki po prostu z PFR-u mają posłużyć w ramach tego projektu również do modernizacji naszej ciepłowni w Kortowie, jak i budowy, o czym powiedziałem wcześniej, tej nowej instalacji przy ulicy Lubelskiej. A więc bardzo gorąco w interesie, uważam, zarówno samorządu Olsztyna, mieszkańców Olsztyna, jak i wszystkich mieszkańców naszego regionu leży, ażeby ta instalacja powstała. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję radnych sejmiku. Bardzo proszę o zgłaszanie potrzeby zabrania głosu. Proszę bardzo, radny Marek Sztern, a później radny Paweł Szliwiński. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Goście, Panie Pośle, Szanowni Państwo, ja od kilku miesięcy bardzo mocno interesuję się tematem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, ze względu na to, że jestem mieszkańcem Polskiego Powiatu Olsztyńskiego i reprezentuję mieszkańców również Olsztyna. I powiem szczerze, do niedawna miałem duże wątpliwości co do pewnych kwestii. Dzisiaj mam jedną wątpliwość. Chodzi o to, że w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami proponuje się powrót do czegoś, co będzie, miejmy nadzieję, że tylko na miasto, albo miejmy nadzieję, że nie będzie powrotem. Próbuje się dać możliwość lokalizacji kompostowni odpadów w miejscowości Łydaj. Ja mieszkam niedaleko miejscowości Łydajny i pamiętam, co się działo kilkanaście lat temu, w momencie, kiedy mieszkańcy i gmina walczyła o zamknięcie składowisk. I dzisiaj, po niespełna 10 latach, okazuje się, że daje się możliwość w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Ja liczę na to, że ten zapis jest tylko zapisem, który znalazł się tam, bo musiał się znaleźć, natomiast, bo nie ma innej alternatywy, natomiast liczę osobiście, że ta kompostownia w miejscowości Łęgajny nie zostanie wybudowana, bo byłoby to na pewno zdecydowanie przeciwko mieszkańcom gminy Barczewo, zresztą nie tylko gminy Barczewo, bo gmina Olsztyn znajduje się w niedalekiej lokalizacji. Także to tylko to jest argument z mojej strony przeciwko, może nie przeciwko, lekko kwestionujący Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Natomiast muszę powiedzieć, że również jako mieszkaniec prawie Olsztyna, jestem olsztyniakiem, z wieloma argumentami, które tutaj zostały przedstawione dotyczącymi termicznej obróbki odpadów, nie zgadzam się. O ile jeszcze niedawno miałem duże wątpliwości, to dzisiaj nie widzę merytorycznych podstaw tego, aby podjąć uchwałę przeciwko tej lokalizacji termicznego mieszkaniowania. Tak naprawdę nie odpadów, a tego, co zostaje po odpadach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Paweł Szliwiński. Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Tak jak Pan Marszałek raczył wspomnieć na początku, inicjując dyskusję na temat Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, gospodarzami odpadów są samorządy. Natomiast realizacja spalarni, tak to nazwę, śmieci w Olsztynie, w pewnym sensie odbiera tą autonomię samorządom, a mianowicie w tym zakresie, że do tej pory samorządy miały możliwość sprzedaży wytworzonego RDF-u, natomiast tutaj będą musiały płacić za unieszkodliwianie tego produktu. Natomiast kosztem, jak wiemy, zostaną obarczeni wszyscy mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Dlaczego? Bo tak jak zostało to powiedziane, spółka MPEC podpisała z każdym z RIPOK-ów umowę na dostarczanie paliwa alternatywnego do swojej spalarni. Natomiast komu służyć ma Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami? To jest pytanie, które powinniśmy sobie odpowiedzieć w dniu dzisiejszym bardzo mocno. W mojej ocenie i myślę, że w ocenie każdego z Państwa radnych ma służyć mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego.
Natomiast dzisiaj słyszymy na Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, słyszeliśmy o bezledach, dzisiaj słyszymy o Łęgajnach, że jest protest społeczny, czy jest może pewne nieakceptowanie pewnych zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i wykreślenie pewnych instalacji. W związku z tym, dlaczego nie można uwzględnić i wykreślić instalacje w bezledach, w Łęgajnach z Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami? Wokół spalarni śmieci zrodził się już, jak zresztą dzisiaj widzimy, duży opór, duży spór społeczny, może w ten sposób. Natomiast w mojej ocenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego powinien łączyć, nie dzielić społeczeństwo Warmii i Mazur. Wokół spalarni śmieci zrodziło się, tak jak wspomniałem, bardzo dużo kontrowersji, w związku z czym ocena poprzez Sejmik inwestycji połowy, czyli Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, bo tak jak widzimy, to jest 320 milionów, w pewnym sensie powinna zostać poddana jeszcze głębszej refleksji, niż do tej pory zostało zrobione. Odnoszę takie nieodparte wrażenie, że w pewnym sensie stara się autorytatywnie wprowadzić pewne zapisy do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zupełnie pomijając stanowisko mieszkańców, społeczników i też wniosków z konsultacji społecznych. Bowiem należy zwrócić uwagę, że tak jak pan dyrektor Mejna wspomniał, ponad 400 uwag do konsultacji społecznych zostało nadesłanych, w tym ponad 20% przeciwnych budowie spalarni śmieci w Olsztynie. Także nie jest to odosobniony pojedynczy głos pewnych środowisk, a głos znaczącej ilości głosów oddanych w trakcie konsultacji społecznych. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, z tego co na ten moment zdążyliśmy już się zorientować dosyć pewnie, daje możliwość połączenia dwóch rynków. Wojewódzkiego, bo trzeba się wypowiedzieć nie tylko regionu centralnego rynku odpadów, ale wojewódzkiego rynku odpadów z rynkiem ciepła. Daje to w pewnym sensie pewien taki kombinat, jak to pan przewodniczący dzisiaj ładnie nazwał, ciepłowniczo-śmieciowy. W związku z czym, czy to jest dobry krok? Czy chcemy umożliwić połączenie tych dwóch rynków, co jak wiemy w dłuższej perspektywie czasu jest dosyć niebezpieczne? Broń Boże, nie krytykujemy ani zarządu, ani MPC-u, a jedynie dokument, jakim jest wieloletni plan, przepraszam, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który monopolizuje rynek odpadami. Dlaczego nie poddano analizom budowy spalarni w Elblągu i w Spytkowie? W trakcie konsultacji społecznych pojawiały się głosy i głosy instytucji, które chciałyby wybudować taką spalarnię i w Spytkowie, i w Elblągu. Odpowiedzią na te konsultacje okazała się informacja, że w województwie planowana jest jedna instalacja do termicznego przetwarzania odpadów. W związku z tym mam pewien wątpliwości, czy aby Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami już z góry nie zakłada instalacji właśnie w Olsztynie, nie dając zupełnie szans innym rejonom na możliwość realizacji inwestycji, którą by ewentualnie zakładali. Tutaj też odpowiedź czy pytanie może do pana dyrektora Mejny, a mianowicie dopiero będziemy starali się o pozyskanie środków, czy instytucje będą starały się o pozyskanie środków na realizację swoich inwestycji. Czy w związku z tym, że zapis mówiący odnośnie spalarni śmieci i ukierunkowanie tych środków na MPEC nie burzy zasady konkurencyjności w naszym województwie, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami i monopolizuje, tak jak już wspomniałem, rynek. Także w mojej ocenie powinniśmy głęboko zastanowić się nad tym, czy uchwalamy dzisiaj dobry dokument. Czy to jest ten dokument na miarę naszych możliwości, czy to jest dokument, który w pewnym sensie daje możliwości inwestycyjne, a nie zakłada jakiejś refleksji nad faktycznym rozwiązaniem problemu gospodarki odpadami w naszym województwie. Dziękuję. Jeżeli zabierają głos, a chcą sformułować pytanie, to żeby to pytanie wybrzmiało. Ja rozumiem, że było jedno pytanie, które się zadało, tak? Proszę bardzo, radna Bernadeta Chorej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, co do inwestycji komunalnych, które jest robione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, wśród członków Platformy Obywatelskiej nie mieliśmy żadnych wątpliwości i wyrazimy to w głosowaniu. Natomiast obawę naszą
budzi część, przynajmniej części z nas, umiejscowienie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami firm prywatnych, które będą zajmowały się śmieciami komunalnymi. I chciałam tylko to zaakcentować bardzo mocno, ponieważ te samorządy, które są zrzeszone w RIPOKA, zwłaszcza w zachodniej części i w południowej, zgłaszały ten problem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zgłoszenia radnych co do zabrania głosu? Nie widzę. Szanowni Państwo, Pan Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale też powiem przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego w Sejmie, pragnę zabrać głos. Bardzo proszę, Panie Pośle. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Panowie Radni. Tak się składa, że jako poseł swoim okręgiem obejmuję 3 regiony. I pozwólcie Państwo, że w moim wystąpieniu podzielę się refleksjami, bo decyzję to dzisiaj Wy Państwo musicie podjąć, Pan nie zazdroszczy decyzji. Pierwszy wniosek i pierwsza refleksja. Najwięcej skarg i właściwie na jeden region miałem tylko na region olsztyński, ten centralny. Żaden region nie ma żadnych uwag i skarg od samorządowców, tak jak region 37 gmin. Jest to bardzo ważna uwaga, która mówi, że coś od początku jest nie tak z regionem centralnym. Jeżeli 37 gmin ma uwagę, siedzi burmistrz Barczewa, z którym mam dobry kontakt i protestuje, a Państwo wpisujecie coś przeciwko im, jako właścicielom, gospodarzom, taka to jest demokracja. Jaka to samoszanność? Papier przyjmie wszystko. Papier przyjmie wszystko. To bzdury, proszę powiedzieć mieszkańcom Łęgę i gminie Barczewo. I Korsz także. Proszę Państwa, już nie mówię o bezletach. Słuchajcie samorządów, bo w Sejmie wysłuchuję tyle historii na temat braku demokracji i braku konsultacji. Ja tutaj widzę, że mamy 400 uwag, których się nie słucha. Mówię, znaczy ja lekceważ. Coś jest to nie tak. Ja mimo wszystko bym apelował przyjrzeć się temu centralnemu regionowi, bo uwagi 37 gmin, samorządowców, wójtów, burmistrzów, którzy też potrafią się przyznać do błędu. Źle zrobiliśmy. Źle zrobiliśmy, że przystąpiliśmy do tego zgody. Mówię wyraźnie. Popełniliśmy błąd. Dlaczego? To już jest gdyby inna sprawa. Temat drugi, z którym też się muszę podzielić, temat spalarni. Nie ma wątpliwości, że Olsztyn potrzebuje nowej elektrociepłowni czy nowego źródła dostaw energii dla miasta. Nie ma wątpliwości. Tak się składa, że z panem prezydentem rok temu wiosną spotkaliśmy się na konferencji o odpadach, gdzie byli goście z Austrii. Goście z Austrii na temat spalarni powiedzieli jedno. Odradzamy. Dlaczego? Bo nie ma śmieci. Proszę Państwa, w chwili obecnej kilka twardych faktów. Region Warmii i Mazur się wyludnia. Fakt pierwszy. Fakt drugi. Wszystkie dane są nieubłagane w perspektywie najbliższych lat, przynajmniej 5-10% ludności będzie mniej. Mniej ludności oznacza mniej śmieci. Pamiętajmy o rygorze recyklingu. Co to oznacza? Rozpoczniemy nie tylko, proszę Państwa, turystykę ludnościową, ale też turystykę śmieciową. W Austrii, tam gdzie byliśmy z panem prezydentem na konferencji w Warszawie, powiedziano nam wyraźnie, dzisiaj do Wiednia się śmieci ściąga z Włoch. Trwa turystyka śmieciowa. I nie ukrywajmy, pytanie, czy to jest marzenie samorządu regionu Warmii i Mazur turystycznego? Turystyka śmieciowa? Jeżeli Państwo radni tak chcecie, to nie ma problemu. Druga kwestia, byłem we Francji. Tam była dyskusja także o spalarni i też zadawałem to pytanie ciągle drążąc, czy to ma sens. Co powiedzieli mi we Francji?
parlamentarzyści. Odradzamy. Powiedziałem wyraźnie, to jest pułapka, w którą my wpadliśmy i mówią wyraźnie, nie popełniajcie tak do tego samego błędu. Proszę Państwa, proste pytanie, czy Polak ma być znowu mądry po szkodzie? Jeżeli ci, którzy już na własnej skórze to odczuli i mówią wyraźnie, uważajcie, nie dajcie się w to wciągnąć, bo to jest błąd. Recykling jest to przyszłością, obieg zamknięty, w lutym będzie znowu konferencja o obiegu zamkniętym. Wszystko idzie w kierunku obiegu zamkniętego. To oznacza, że to są ważne uwagi i to nie jest przeciwko prezydentowi Olsztyna. Ja mu też współczuję, bo musi podjąć męską decyzję w trudnej sprawie istotnej dla miasta. Energetyka to nie jest prosty temat. I to nie jest łatwa sprawa. Tylko to pokazuje, że te konsultacje i to, że... Zamykam już krótko. Fakt, że tyle społeczeństwa się nie jest obojętne. Tyle społeczeństwa z determinacją od lat krzyczy, protestuje, zwraca uwagę i prosi. To jest sygnał. Państwo podjmijcie decyzję. Dziękuję. Nie widzę na liście oczekujących zgłoszeń. Rozumiem dyskusję, bardzo szeroką dyskusję, właśnie tego punktu zamykamy. W takim razie poddaję uchwałę w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022. Wraz z autopoprawką pod głosowanie. Zarządzam głosowanie. Proszę o wynik. Przy 20 głosach za, 5 głosach przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się przyjęliśmy plan gospodarki odpadami. Hańba! Nie jestem oferta. Kogo reprezentujecie? Jakie interesy? Zarządzam 10-minutową przerwę. To jest hańba! Sprzedajecie! No to partyjni!